Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i... Dokładnie, więc to jest kolejny Let's Play, z którym wracam. Tak wiem, tak samo było z Unleashed. Wiem dobrze, o czym myślicie. Boże, ten Pixel teraz będzie robił sobie przerwy, powraca z kolejnym Sonikiem i teraz będzie tak w kółku, będziemy w zamkniętym kole i w końcu żadnego nie zrobi. Ale kiedyś zamierzam do tego wszystkiego wrócić. Po prostu szukam na razie takiego... dobrej drogi powrotu. I sądzę, że gra, którą bardzo lubię i jest w stylu adventure, jest lepszym wyborem niż serię, niż gra, którą szczerze nie aż tak bardzo lubię, FES, a i dodatkowo jest grą boost, na której się trzeba bardziej skupiać. Więc po prostu lecimy z Sonic 06. Lubicie, hejcicie, mam to szczerze w dupie, więc jak to mówią w, nie wiem, w Śląsku, jedziemy z tym koksem. Miałem trochę więcej pomysłu, żeby trochę więcej poedytować te filmy, więc może to zrobię. Obecnie nie mam dźwięku tak w ogóle, bo zapomniałem kompletnie o tym, że wypadałoby chyba słyszeć grę, ale tam dobra, jakoś sobie poradzimy. Mam napisy, tylko jeszcze muszę zobaczyć obszar, czy wszystko jest dobrze, subtitle tak, muzyka, sound effecty, dobra, to jest jedno. I lecimy. Mam tu parę modów. Wiem, że mam jeden, czyli mój zrobiony, że są 2D ikonki postaci, czyli tutaj widzimy Sonika, bardzo ładną mam ikonkę. Nie wiem, czy coś więcej jest. Naprawdę, od tak dawna nie odpalałem mojego PS3, od tak dawna nie odpalałem O6, że nie wiem naprawdę, co tu jest zainstalowane. Wiem tylko, że był tu mój mod na próbowanie usunięcia świecenia się Sonika, który się nie udał, więc zastąpiłem to. Więc to będzie dla mnie niespodzianka, co tutaj będzie, więc... Lecimy! I don't like where this is going. It's all right. We give thanks for the blessed flames. May we always continue to have peace. Son of Soliana, guide and watch over us with your eternal light. Pleasure to meet you at last, Princess of Soliana. I am Dr. Eggman. I've come here to obtain the secret of the Flames of Disaster from you, and to take the miracle gems that are the key to its secret, the Chaos Emerald. Now, Princess, this way, please. Pretty snazzy performance there. You? It can't be.
Sonic! Sonic the Hedgehog! Not that irritating hedgehog again! Attack! I finally found him. The Iblis Trigger. Why are you helping me? No special reason. Sonic! I'm afraid our little game ends now. And don't worry, I'll rescue you! I know. It's only a matter of time before it's mine. Until then, you can hold on to it for me. Dobra, więc teraz już możemy grać. przynajmniej przez chwilę. Więc tak, co się działo? Bo dużo się działo, nie powiem, że nie. Sonic... znaczy... Księżniczka Elis miała tam, nie wiem, swoją koronację, czy cholera wie, co to było. Eggman przyszedł, bo coś tam, bo nie wiem, bo chciał waifu mieć jakąś. Sonic wkroczy, bo to była jego waifu i jesteśmy tutaj. Bo Eggman porwał znowu waifu i teraz musimy znaleźć Tailsa czy coś. Nie. Jak wiecie dobrze, Sonic 06 jest grą bardzo... no tak, tu jest odwrócona kamera, co jest złe. Sonic 06 jest grą bardzo znaną przez swoje loading screeny. I nie tylko, ale na razie skupimy się tylko na loading screenach. Więc po prostu będą one wycinane. A przynajmniej wtedy, kiedy nie będę pieprzył na nich. Więc... no, jadymy, chyba. I gram na kontrolerze od PS4 i to jest bardzo dziwne granie w grę z PS3 na kontrolerem PS4, bo nie chciało mi się szczerze chrzanić z moim kontrolerem od PS3, bo bateria jest w nim zrąbana i zgubiłem gdzieś kabel. Ale dobra, tu jest Tails. Sonic! Tails! Long time no see! I'm glad you're here. I heard that you tried to save their princess from Dr. Eggman. You're going to rescue her, aren't you? Let me help. I may not know what Eggman's up to, but it can't be a good thing. Okay, with your help, this should be a piece of cake. I'll do my best. Okej, więc teraz spotkaliśmy się z Tailsem i nie wiem, w sumie mamy... Nie wiem, w sumie po co w ogóle on tutaj jest, dobra. Nie lubię Tailsa. Dobra, ale teraz musimy iść po to... Light Chip, który nam odblokuje Light Speed Dash, którym możemy przedostać się do pierwszego poziomu. Niestety pieniążków nie mamy, więc oh no, co możemy zrobić? Ale nie mamy pierścieni. Więc co musimy zrobić? Tego gościa. Ej, gościu, ej. Robert, siema Robert. Oh, my name is Alberto Robert. Making shoes in this town for a very long time. I'm making the ultimate shoes now. Ultimate shoes? Co przypadkiem nie jest... Shadow powinien tutaj być? Ale dobra. Basically on jest... Nie pamiętam, jak się nazywa człowiek od butów, ale jest człowiekiem od butów i on zrobi nam buty. I jedna rzecz, która mi się w O6 bardzo nie podoba, którą zaraz zobaczycie. Patrzcie, mamy ten normalny loading screen, bo pogadaliśmy z tym gościem.
No pewnie myślicie, no dobra, przyniesie nas to do misji. Fajnie, wszystko pięknie i w ogóle. Ale teraz co się znowu stanie? Kolejny loading screen dla tylko jednego tekstu. Już trochę zrąbałem, bo nie... Więc dobra, musimy tylko tutaj przez pierścienie przejść. To jest dosyć proste do zrobienia. Całkiem proste. Trochę dziwnie się gra na tym padzie od PS4, nie powiem, że nie. I cyk, wszystko zrobione, zarąbiście. I kolejny loading screen na to, żeby nam dało... Cyk, cyk, cyk i... Dlatego wszystko tylko był loading screen, nie? Ja rozumiem, ogólnie z tego co wiem, problem jest taki, że... gra ładuje wszystko od nowa, czyli powiedzmy mamy ten cały hub world, to dla potrzeby na przykład tego jednego tekstu to gra ładuje cały ten hub world od początku i stawia nas w odpowiednim momencie, więc to jest głupie troszeczkę, ale no wszyscy wiemy jaka jest historia z tą grą, że była w cholerę zrushowana, bo tam chcieli na to 15-lecie zrobić. Więc było to trochę przesrane. Dobra, już tu możemy iść. Co ja chciałem powiedzieć? Mieli bardzo przesrane z tym, bo też tak naprawdę właściwie winą był Microsoft też, bo chcieli, żeby mieć Sonika jak najszybciej. Więc to są portale, którym się przenosimy do poziomów. Nie lubię odwróconej kamery w grach. Szczerze nie wiem, jak będą te odcinki podzielone, bo ostatnio też stwierdziłem, że półgodzinne filmy tak naprawdę nie są zbytnio oglądalne. I zastanawiałem się, czy po prostu nie robić 15-minutowych, tak do 20 minut, coś w tym stylu. Problem z O6 jest taki jednak, że ta gra ma no dość dużo kasynek, więc nie mogę nie... więc byłoby pewnie w niektórych odcinkach tak, że większość gry to byłby cutscenki i cisza po prostu moja. Więc nie, możecie się oczywiście wypowiedzieć jakbyście chcieli, mówię, ten pierwszy odcinek prawdopodobnie właśnie taki będzie. Ewentualnie po prostu to zrobię jak Pomidoł to robi, że robi tak zwane sesje, po prostu to podziela na odcinki. Więc nie, może właśnie tak zrobię, oczywiście możecie powiedzieć jak to będzie. Czy chcielibyście, czy moglibyście to przeboleć, że właśnie odcinki czasem by mogły być właśnie takie, że nie wiem, 20 minut i powiedzmy 10 minut mogły być równe cutscenki. Po prostu powiedzcie jak wy byście to widzieli. Ewentualnie czy mógłbym gadać na cutscenkach, bo to też jest jakaś opcja. Tu jest jeden glitch czasem, który sprowadza, że ta druga część mostu się sama rozwala, więc to nie jest fajnie, bo Sonic automatycznie biegnie, więc automatycznie wbiega w przepaść, więc to nie jest fajne. A dobra, więc fizyk tutaj chyba nie mam dla postaci. O, więc chyba to są tylko te moje 2D ikony, ale sądzę, że one nie będą nikomu przeszkadzać. Bo właśnie po to je zrobiłem, żeby ładnie wyglądały. Żeby bardziej to było... Znaczy, niby gry Adventure też miały 3D rendery postaci po prostu, ale ja stwierdziłem, nie, dobra, ja zrobię to ładnie, bo lubię 2D ikonki, jakie są w późniejszych grach Sonica i tak zrobiłem. Jest dobra, szybko to przechodzimy. Mam trochę już wprawę w tym OSX. Nie jestem jakimś speedrunnerem, ale jakąś mam wprawę. I swoją drogą, loadingi mogą być krótsze niż normalnie to jest w tej grze, ponieważ ja mam Sonic OSX zainstalowany na dysku, bo jak jeśli nie wiecie, ja mam PS3 przerobione, więc mogę na takie rzeczy sobie pozwalać. Więc i tak są długie, przyznam, ale są w większości wypadków bardziej, można by powiedzieć, znośne, niż gdyby to miało być normalne loadingi. Nie jest jakoś fez długo, znaczy nie jest jakoś fez różnica,
ale zawsze jakaś, jak to mówię. Zawsze to ta, nie wiem, jedna sekunda mniej do edytowania, co nie? A, dokładnie. Wszystko jest przekalkulowane, pamiętajcie. Dobra. Nie interesują mnie pierścienie. Mało osób o tym wie, ale jak się trzyma analog przez odpowiednią długość w tych max speed sekcjach, to Sonic zaczyna biec szybciej. Sam o tym nie wiedziałem. Aż w końcu nie zagrałem w mod do U6, który trochę skróca czas tego, aż Sonic przyspiesza, i tak stwierdziłem: wait, what? To tak się da? Więc jaka śmieszna rzecz. A, pewnie jakbym nie stracił tych pierścieni, to miałbym S. No, zdecydowanie jakbym nie stracił pierścieni, to miałbym S. No cóż, zdarza się. Życie, ale takie życie przez RZ. Chcę jak najszybciej przechodzić te poziomy. Tak, zastąpić. Szkoda, że tu nie ma takiego autosave'a w tle, tylko muszę to potwierdzać za każdym razem. To jest trochę niefajne. Like the princess was moved to another location. Let's head back to the city. Okay. Więc gdzie teraz mam iść? Tutaj laski? Nie, ona ma misję dla nas, ale to nie jest jakaś ważna misja chyba. Aha, dobra, teraz Dusty Desert. Zapowiadam cały czas. Ale najpierw musimy kupić slide. Dobra, jakoś jeszcze to pamiętam, to U6. Nie tak dobrze jak Adventure zwykle. Ale still. U6 dobrze pamiętam. I teraz myk. Dobra, emo, elo. Chciałem powiedzieć emo. Dobra, teraz mamy slide, który wygląda tak. Słuchaj, taka ciekawostka trochę. Trochę taka niezbyt znana, ale i trochę w sumie pewnie wszyscy mają to w dupie, ale parametry dotyczące w plikach gry, parametry dotyczące slajdu albo w sumie spin dasha, nie pamiętam, które to było, nazywają się Mario 64 czy coś w tym stylu, więc taka śmieszna rzecz. Tam jest jakaś dziewczynka uwięziona. Pozwolicie, że nie będę gadał do wszystkich, bo to jest niepotrzebne, jak już pamiętam, co tu trzeba zrobić. A to jest tylko niepotrzebna strata czasu. Yo! Dobra, więc chciała zobaczyć tam, że Eggman do pustyni leci i nie wiem w sumie, co chciała robić. Okej, dobra, jest fajnie, wszyscy świętują. Kurde, przestań świętować. To jest poważna gra. 12+, cholera jasna. Dobra, yo. Jej, uratowałem i dostaję tam jakieś przejście. Jak ja nie cierpię odwróconej kamery, do jasnej cholery. Muszę zobaczyć, czy można to jakoś zmodować, żeby nie było tej odwróconej kamery. To jest naprawdę... Chociaż w sumie... Nie wiem, w sumie, wiem, że do góry i w dół jest odwrócone, to na pewno, ale... Muszę się może przyzwyczaić. Dawno nie sterowałem kamerą w Sonicach. Bo dawno Hub Worldów nie... You're a good girl, Elise. Remember, be brave. Don't cry, no matter what happens. Mr. Sonic! Wydupili ścianę. Just call me Sonic. Now then, are you okay? I'm so glad that you came. I always keep my word. Sonic! It looks like a pesky rat has stuck its nose where it doesn't belong. Well, a hedgehog to be more precise. The princess is mine.
until I unlock the secret of the Flames of Disaster. Tails! Got it! Let's go! Dobra, więc uwolniliśmy Elise. Eggman się dowiedział. Mamy przesrane, bo jest boss. No, tak w skrócie mówiąc. Więc mówię, to jest kolejny let's play, którym po prostu nie będę tego tłumaczył, co tam jest. Co tam jest w napisach. Po prostu będę to tłumaczył później. Co się działo, a nie, że dosłownie co tam było napisane. Bo to jest... To jest, szczerze powiedziawszy, strata czasu wielka. Oj, na trochę zrąbałem to. Cyk. Come on! Dobra, teraz możemy. Więc cała ta walka z Exerberusem polega na tym, że musimy go wpierdzielić w coś. W ścianę. Więc najwięcej damage'a on dostaje, jak się go walnie w ten posąg, co przed chwilą go uderzyłem. Wtedy, no jak widzicie, no pół życia mu zabiera to. Ty chyba wskoczysz teraz tam, dokładnie. Nie pamiętam, ile rekord świata ma w tym bossie, ale chyba coś 30 sekund, coś w tym stylu. To sobie pochodzę. Więc prawdopodobnie nie uda mi się w drugi posąg trafić, bo on jest strasznie... Strasznie on nie lubi tego. Więc ta walka troszeczkę mi dłużej zajmie, niż chciałbym to zrobić. Ale cóż, no... No co poradzę, no niestety, kurde. Come on, let's get moving! Mogę już... Okej. Czasem on może też zrzucić Sonika, więc to też nie jest fajne. Man, listen to me. Kamera, 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 kamera na mnie. Kamera na mnie! Cholera. To już jest za długo. Nice, dobrze. I ukończony. Pewnie S nie będę miał, bo to za długo trwało. Prawie 2 minuty. Ta, Eggman, dobra, tam. Ukręć się, kurde. Dobra. Come on. I... God damn it. Słowo mi idzie w tych bossach, kurde. To chlątwa let's playa, pamiętacie, kurde. Let's play... Pierścienie straciłem, ranga A. Teraz to nie poszła mi walka ranga C, no. Ja będę bardzo zdziwiony, jeśli wyjdzie mi tu choć jedna ranga S. W Crazy City może mi wyjdzie, ale nie wiem.